Pani, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie. Ona tutaj już miauczała, bo chciała przyjść. Witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam top moich ulubionych anturi i potem obejrzymy sobie wszystko z grubsza i potem na koniec jeszcze pokażę Wam moją syfialnię, czyli tą szklaną witrynę, w której mam anturia, jeszcze tam inne rośliny, sobie to obejrzymy. Nie ma, wiecie, tutaj w sumie czego oglądać, ale może ktoś będzie ciekawy. Tak więc zapraszam Was na odcinek i jeszcze chciałbym Wam podziękować za bardzo miłe powitanie ostatniego filmu i w ogóle podziękować Wam za ciepłe przyjęcie wszystkich zielonych piosenek. Teksty może nie były, wiecie, jakieś absolutnie jakieś, nie wiem, no głębokie, ale chodziło o to, żeby Wam dać troszeczkę, wiecie, wesołości i w ogóle trochę, żeby Wam na twarzy pojawił się uśmiech. Słuchajcie, jak wiecie, moja przygoda z anturiami zaczęła się rok temu, mniej więcej latem, i od tego czasu, kiedy zobaczyłem te anturia u Charlotte i ona mi się wydaje, że miała Forgetti albo Crystallinum i ona miała te anturium z bardzo dużymi listkami i tak się zakochałem w tych anturiach, że zacząłem oczywiście od tych, które będą, wiecie, które są w zasięgu ręki. Kupiłem anturium clavinerium, które zasadzone jest... Ruby, zostaw ten statw w spokoju, co? Zasadzone jest w takiej, wiecie, ampule bez odpływu. Jak ja widzę, że na górze jest po prostu już bardzo sucho, to wtedy jest czas, żeby podlać. I zaczęła się historia live na Aquaganerze, na Tropical Plants i w ogóle szukanie jakichś tam hybryd i wszystkiego. I dużo właśnie roślin, które wtedy kupiłem, które kupiłem w małej formie, okazały się naprawdę pięknymi roślinami. I na przykład jedną z nich jest anturium, to jest anturium Michel wymieszane, stworzone razem z anturium Luxurians. I zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest anturium Zara Michel Luxurians. Zobaczcie, to jest najnowszy liść. On jeszcze nie jest do końca taki stwardniały, ale zobaczcie, jakie piękne, wielkie liście. Jak nie słuchajcie, to zobaczcie i tak w kółko. Coś pięknego. Niestety, kiedy zmieniłem te lampy, niektóre anturia dostały trochę po głowie, bo ja musiałem to wszystko, wiecie, w kupę wstawić i się troszeczkę niekiedy te młode listki pogniotły, ale tutaj widzę, że mi pająk chodzi, taki. Ale jak pająki są oba w mieszkaniu, to znaczy, że jest dobre powietrze. Coś takiego, że jest zdrowe i jest wilgotne. Anturium Zara X Michel z Luxuriansem, naprawdę coś pięknego. Z tyłu taki srebrno-różowawy liść właśnie jest takim rabarbarowym kijkiem, z taką łodygą rabarbarową, bardzo fajny, rośnie sobie, on tutaj rośnie, słuchajcie, bez takiego bezpośredniego słońca, po prostu te lampy, które kupiłem, muszą wystarczać. Piękne. Słuchajcie, kolejne anturium to jest właśnie to anturium Papilillaminum. To jest Papi X Papi RL XFS. Bardzo ładna, sympatyczna roślina. I tutaj mamy właśnie najmniejszego listka. Słuchajcie, mimo tego, że ja w ogóle go nawet nie dotykałem, ani starałem się na niego nie patrzeć, ten liść się jakoś uszkodził. Powiem Wam, że przez lato to te liście miały troszeczkę problem, żeby wychodzić z tych swoich kapefylów, ale jak na przykład ten tutaj, nie? Miał problem, czy ten miał też lekki problem, ale teraz tu jest fajnie wilgotno, aktualnie mamy 28 stopni, 75 jest w witrynie, a tam jest 65% wilgotności. Ja tutaj na razie jeszcze nic nie włączam, bo jest wszystko, wiecie, wilgotne. I ja te anturium kupiłem w tamtym roku latem, w czerwcu mi się wydaje, to były dwa liście. I tu jest ten jeden liść, a tu jest ten drugi liść.
Słuchajcie, od tego czasu jak wsadziłem właśnie do dużej doniczki, mam nadzieję, że nie stoję za blisko, że wsadziłem do dużej doniczki z moim tutaj bigosikiem, to wszystko naprawdę super rośnie. Podlewając te rośliny, takie podlewam, żeby wskaźnik lekko tylko, słuchajcie, drgnął. Nie walej tej wody tyle, żeby było, wiecie, żeby ten wskaźnik był na górze, chociaż zdarza mi się na przykład, że Anturium Crystallinum z Aquagenery, oryginalne, i na przykład jeszcze Giganteum dostaje tej wody więcej. No w sumie te takie wielkie anturia, one potrzebują się, wiecie, porządnie napić, to wtedy tej wody więcej, ale takie na przykład jak te właśnie, co mają walwetowe liście, to staram się naprawdę podlewać, żeby one nie były przelane, bo wtedy mają problem z młodymi listkami. Młode listki, zanim się rozwiną, albo jak się tylko rozwiną, przy rozwijaniu, jeżeli roślina pobierze za dużo wody, to się zniekształca, zamiera częściowo. No są różne sytuacje, doświadczyłem tego, bo podlełem jedno z moich anturii. Przy podlewaniu innych dałem za dużo wody i ten niestety młody liść zgnił. No, tutaj mamy Papi X Papi R L X F S. Bardzo ładna roślina. To jest naprawdę jedno z moich ulubionych. Tutaj Wam pokażę jeszcze aktualizację Crystal, Anturium Crystal. Crystal Sky, to jest od Eweliny. Ewelina, zobacz. Młody listek, będzie duży. No wiadomo, techniczne uszkodzenia po tej właśnie wysyłce. Na razie jeszcze tutaj młodych korzeni nie widać, woda się leje, bo to jest wszystko świeżo podlane. Ale zobaczcie. Piękny, młody listek. Wiecie co? Niektóre anturie to naprawdę okazały się gigantami po tym roku czasu. Na przykład Wam pokażę potem takie anturium, to jest Papi Lilaminum z Regale i te liście naprawdę są olbrzymie. Tutaj mamy zmasakrowane przez wciorniastki moje anturium Papi Lilaminum X1 X Luxurians i zobaczcie, i to było również z małej sadzonki kupione. I zobaczcie, jaki przyrost jest ogromny liści. No i tą roślinę trzeba będzie w sumie przesadzić do nowej doniczki, do może czegoś głębszego, żeby nie była taka chwiejna. No i tutaj widać, że trzeba absolutnie podlać. Wciorniastki niestety nie zauważyłem, słuchajcie, bo tutaj za tymi wielkimi liściami Anturium Regale było ten nowy liść był schowany i wciorniastki sobie taką zrobiły, zobaczcie, imprezę i mi naprawdę bardzo mocno zżarły. Oczywiście oprysk wszedł i mi się wydaje, że niedługo wybiorę się po jakieś nowe doniczki, bo w sumie mam kilka roślin, które chciałbym wsadzić w nowe doniczki lechuzy. To będzie na pewno jedna z nich, ale coś tu jeszcze gdzieś widziałem właśnie. A okej, okay, Anturium Red Crystallinum Forgetti też muszę przesadzić do właśnie takiej doniczki, no bo on się robi coraz większy, te anturium, i ono się rozkłada, nie idzie do góry, ale się rozkłada. Bardzo ładne, widać dużo właśnie elementów papiego. Wydaje mi się, że roślina bardzo godna uwagi, no i trzeba ją podlać. Kolejna jest Michelka. Tutaj również, zobaczcie, nic się listkowi nie stało, ale niestety coś się mu zadziało i dostał takich dziurek. To jest najnowszy liść. To jest liść przedostatni i zobaczcie, jakie to jest bydle. Ja kupiłem właśnie w tamtym roku, w tym roku w styczniu, w Fanwerku w Szwajcarii. No to było to właśnie tutaj na dole. I patrzcie, jak to się w ciągu roku wypuściła cztery ogromne liście. Tutaj trzeba również też przesadzić. O! Szybko, no. Trzeba przesadzić, troszeczkę głębiej zasadzić. Albo jak na przykład dam szerszą doniczkę, to fajnie obłożyć sfagnum, żeby te korzenie powietrzne, one się zakotwiczyły i poszły sobie również, słuchajcie, w substrat, żeby się fajnie roślina trzymała, no bo taka jest chwiejna. Ale naprawdę jedno z najpiękniejszych anturii. Zobaczcie, jakie ma piękne listowie. Piękne. Piękny, ciemny, zielony kolor z srebrną obwódką
przy właśnie takich różowych nerwach. Coś pięknego. Jedno z moich ulubionych anturii. Anturium papilillaminum. Aha, zobaczcie, również jest bardzo właśnie, to jest roślina bardzo wrażliwa na dotyk, na przelanie, na niedolanie. Trzeba tutaj właśnie przy tym anturium starać się utrzymać jednakową wilgotność powietrza. Zobaczcie, to właśnie się zadziało wszystko przy przestawianiu tutaj, kiedy te rośliny stały w kupie i one po prostu no, dotykały się i się tak tutaj robiło. Ale tu następny liść wychodzi. Na razie tutaj nie będę nic przesadzał. Muszę lekko podlać znowu. I to jest również jedno z moich ulubionych anturii. Piękny kształt liścia, piękny liść. Niestety, piękny kolor, nie liść. Niestety właśnie taki poturbowany. No gdyby może ono stało, wiecie, to anturium w tej witrynie tutaj, to by może lepiej to wyglądało. W tym sensie, żeby może się tutaj nic nie stało się. No ale chodzi o to, żeby ta roślina również stała na zewnątrz, a nie tutaj właśnie w tej tutaj. To jest, ja to nazywam, że to jest moja ratownia roślin. Stoją królowe, jeszcze tam inne anturia, również nowa anturia. Dwa, ja wam chyba pokazywałem na Instagramie. Polecałbym taką roślinę osobom tylko tym, które mają pojęcie naprawdę już troszeczkę o anturiach. Musiałem na chwilę przerwać, bo tam się kłócili. Muszę sprawdzać, jak się robi głośniej u papug, to muszę sprawdzać, co się tam dzieje. To tej mamy, słuchajcie, Red Crystal Forgetti. I też jest z bardzo małej sadzoneczki. No w sumie, patrzcie, pająk się tutaj spuścił. Hej! Takie skaczące pająki. No pająki, to jest drugi chyba w sumie dzisiaj. Bo tam był jeden, tu jest drugi. Pająkownia. Z naprawdę bardzo małej roślinki. No nie wiem, czy to są może te najstarsze liście, ale zobaczcie, ona potrzebuje naprawdę już większej doniczki i wtedy będę mógł ją tak postawić po prostu osobno, nie wieszać na ścianie, żeby to fajnie sobie, słuchajcie, swobodnie stało. Żeby te liście, jak chciały, żeby one po prostu rosły. Ale naprawdę świetna roślina. Sucho. Trzeba będzie podlać. Polecam. Przyjazne anturium. Nawet dla takich osób, które nie mają wielkiego pojęcia o anturiach. Znaczy mają jakieś pojęcia, ale takie nie są tacy bardzo, wiecie, zaawansowani w tej, w tym życiu anturiowym. Bardzo ładne. Patrzcie, ten piękny liść z tym właśnie różowym środkiem, to jest różowo-czerwonym, ciemny, piękny, coś wspaniałego, naprawdę bardzo, bardzo lubię. Muszę przy okazji liczyć, ile potrzebuję doniczek. Będzie raz, dwa, coś jeszcze mówiłem. Tutaj mamy najnowszego liścia, słuchajcie, anturium Dark Handsome Red Velvet Cake. Zobaczcie, tutaj na nowy liść zaczyna już tak powoli już jakby, wiecie, dostawać takie tej formy dorosłej i zobaczcie, jak on świetnie wygląda, coś pięknego. Naprawdę, taki bordowo-ciemny liść z lekką zielenią i z różowością. To jest drugi liść w sumie u mnie. Korzenie tutaj lekkie widzę, ale nie za dużo, ale sobie rośnie. I no, za pół roku trzeba będzie jakąś też, słuchajcie, wsadzić jakąś doniczkę większą, niech sobie rośnie. Tutaj mamy z kolei znowu Anturium Doc Block Zara Red Crystal. Również bardzo ładna roślina. To przyszło w sumie z tymi trzema listkami i ten listek jest urośnięty, urósł u mnie, ale też mu się coś stało, bo się tak jakoś, słuchajcie, powyginał. Może bo one stały w innym miejscu i podczas przestawiania tych wszystkich, sorry za te krzyki, ale nie wiem, o co im chodzi. Wszystko dobrze, bo sprawdzałem. I też się tutaj niestety lekko się poturbował. Nowych korzennych przyrostów tutaj nie widać, a może i widać. W sumie takie są białe różne rzeczy. No i też trzeba będzie podlać, jutro jest dzień podlewania. Akwarium będzie do połowy odpróżnione i będziemy podlewać taką, wiecie, fajną wodą, ciepłą, azotową, bo to azotową, pełno tam odpadów, odchodów rybich, to tą
to rośliny, roślinom się to podoba. Tutaj mamy znowu z kolei anturium. Widzicie, tak to jest, jak sobie człowiek nie zostawi gdzieś etykietki, zapomnie tą etykietkę znowu przyczepić. I to mi się wydaje, że to jest anturium właśnie, coś z takim dinozaurem wylatającym związane nazwa. Zobaczcie, jak się pięknie zaczyna tutaj już naprawdę rozrastać. To jest najnowszy liść i te tutaj pterodatum, coś w tym stylu. Naprawdę zaczynają się już super rozrastać, te liście rozszerzać, poszerzać. Piękna roślinka. To jest właśnie też jedno z moich ulubionych. Bardzo je lubię. Jest z bardzo małej sadzonki. To są może były te trzy listki, które były tutaj. Tutaj widzicie, troszeczkę jeszcze jest wody, ale to mu się podoba. Korzenie powietrzne również się tutaj rozchodzą, jeżeli widzicie. I przez to roślina staje się również stabilniejsza. Słuchajcie, w syfialni jeszcze stoi właśnie Goliat w środku, z tego względu, że on właśnie z takim przyjechał, takim dziwnym liściem. No ja pomyślałem sobie w sumie, że najlepiej go zostawię go jeszcze, słuchajcie, na początek tutaj w tej witrynie, niech on sobie rośnie. Piękny Goliat jest, jak już wiecie, jest duży, jak osiągnie taką dużą formę. I ja patrzę, co to mi tutaj chodzi, czy to nie są wciorniastki, takie bialutkie robaczki, no wiecie co? Co to się tutaj zrobiło? I muszę od razu pryskać. Od razu muszę pryskać. W sumie to wygląda, jakby to były te roztocza dobroczynne, ale ja nie wiem. Muszę to od razu pryskać. Takie bialutkie przycinki chodzą, pędrują tutaj. To jest ten Goliat. Ja zaraz tutaj przynoszę, słuchajcie, wiodro. Spryskiwacz z tym preparatem i pryskam wszystko na mokro. Normalnie jestem przerażony. Tutaj mamy kolejne anturium, patrzcie. To jest Papilillaminum X jakieś tam. No ID, ale zobaczcie, to już jest inna roślina, nie? Z tamtym Papilillaminum. Taki ma bardziej już ten sinus tutaj różowawy. I też go trzeba będzie przesadzić do większej doniczki. Jak na razie nie ma w ogóle problemu, słuchajcie, z tym, żeby rósł właśnie w witrynie. Na zewnątrz niestety ma problemy, żeby otworzyć te liście, żeby się, wiecie, żeby wykluć się. Ale również jest świetna roślina. Coś super. I Wam pokażę jeszcze na koniec Besę z takim właśnie otwartym sinusem. Ja kupiłem, to była mateczna roślina przycięta. I Wam teraz pokażę, bo puściła po prostu pierwszego liścia. I tutaj mamy właśnie to Papilillaminum Butterfly. To mi się wydaje, że to jest... no to tu pisze Schmetterling. Papilillaminum Hybrid. Też Schmetterling, ale Schmetterling to jest Butterfly. I tutaj widzicie, roślina mateczna była odcięta. Góra, sprzedana pewno. No i tutaj wszystko fajnie wyrosło. I tutaj mamy z kolei nowe korzenie, które zaczynają się po prostu ukorzeniać. Super. I tutaj widzę, że jeszcze jeden jest wstożek wzrostu. To może akurat się zacznie fajnie rozrastać. Ja się muszę znowu zająć tymi anturiami. No i masa świeżych korzeni. Stoję również tutaj w tej witrynie, bo boję się po prostu, żeby mi, wiecie, nic się nie stało temu antkowi. Ale te białe robaczki tutaj w środku pełzające po tych liściach, to mnie normalnie przerażają, na serio. Dobrze, to teraz bierzemy się, słuchajcie, biorę Was w rękę i tu sobie fajnie wszystko lekko obejrzymy i zobaczycie właśnie wszystko z bliska, lekko poopowiadam. Tutaj mam, zobaczcie, antki, one już, Boże, trzeba je podlać, bo one już żółkną w tym pojemniku. Ja wysłałem również 3 Ewelinie. Jest im za sucho. To są właśnie te krystalinum, które mi się rozmnożyły. Dobra. No to sobie teraz wszystko tutaj oglądniemy. Zacznijmy tutaj od początku. Tutaj jest krystalinum właśnie z Equagenere. Bardzo mocno się rozrosło, ale słuchajcie, podczas tego właśnie przestawiania, to był liść młody, niestety wygląda jak wygląda, ale to anturium nie ma absolutnie żadnego problemu z młodymi listkami. Widzicie, tutaj nie było dotykane, nie było nic robione i wygląda znakomicie.
Tutaj mamy znowu Blood Queen z traumroze.de. Też tutaj jest pognieciony, no bo był przestawiany, przewracany. Stoi sobie, rośnie. Tutaj mamy jakieś Anthurium Besse X, czyli jakiegoś hybryda tutaj. O, tu jeszcze jest królowa. Ja zaraz Wam pokażę, słuchajcie, z przodu tutaj jak wygląda. Jak wygląda moje regale z czterema listkami. Zobaczcie, trzeci, tutaj czwarty liść. I zauważyłem właśnie, że tam z tyłu będzie wychodził kwiat. Dobra, tutaj mam również jakieś Anthurium Besse AFF. Rośnie sobie. No i widzicie, tutaj mamy z kolei, co to jest? To jest Crystallinum? No może i Crystallinum, nie wiem. Ale tutaj na gwałt muszę w tej dziupli, słuchajcie, podlać. Tutaj mamy Anthurium Delta Force, to jest najnowszy liść. Kiedy to Anthurium, wiecie, wypuszcza kwiat, ja obcinam zaraz tego kwiata i go wywalam i on się bierze od razu za wypuszczanie nowego liścia. Aha, Tina śpiewa. Musiałem spojrzeć, co się dzieje, ale oni tam, nie wiem, takimi się jakimiś tam rzeczami bawią i się tak chyba, słuchajcie, podniecają tymi klockami, że tak się drą. Tu Wam mogę pokazać właśnie Anthurium. To jest to Anthurium, słuchajcie, i to jest Magnificum Luxurians, a ja myślałem, że to jest Besse. Zobaczcie, to jest najnowszy liść. Coś ogromnego. Patrzcie, jaki piękny ma sinus i w ogóle coś pięknego. I tutaj ma właśnie takie starsze liście, ogromne liściochy. Wiecie, Anthuria jak są małe, to są fajne, słodkie, jak są duże, to są słodkie, ale naprawdę to już potem jest problem, żeby ta Anthuria w jakiś sposób ustawić, żeby one się do światła w sumie też fajnie ustawiały i w ogóle. Troszeczkę jest problem, jak te rośliny osiągną taki duży rozmiar, bo zajmują też dużo miejsca. Ale no, jak są, to są, nie? Tu Wam mogę Wam pokazać właśnie, widzicie? Za mocno było to Anthurium podlane i zażółciło liścia. Ale mi się wydaje, że za chwilę tutaj będzie kolejny liść wychodził. To są właśnie, to jest Anthurium z Tropical Plants. Coś mi się wydaje, chyba to się tak nazywało. No, tak więc uważajcie na podlewanie. W tym momencie właśnie, kiedy wychodzą nowe liście, żeby nie było takiej sytuacji właśnie jak u mnie. Co my tutaj mamy? To są Besse. Widzicie, no są różne. Te Besse są, nie wiem, raz są, że nie ma w ogóle żadnego problemu, ale raz właśnie, że mają jakieś tam problemy. Tutaj widzę właśnie, że... No ale Klaus daje, no. Tutaj wychodzi kolejny liść, widzicie? I to jest Anthurium. To jest już Besse, ale takie tu jest pomieszanie z poplątaniem. Dobra. Wychodzi liść, tutaj mamy ciemnego Luxuriansa. Tu jest kolejny Besse. Besse są bardzo fajne. Tu mi właśnie Anthurium Regale Melon. Taki liść. Wypuścił kolejnego listka, co mnie bardzo cieszy. Dobra, tutaj mamy Anthurium Queen of Hearts. Wypuściło nowego listka. Bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczcie, tam wychodzi nowy liść. Tutaj mamy znowu Anthurium Ace of Spades z najnowszym liściem, również poturbowany. Tutaj mamy Besse oryginalne z nowym listkiem. Też jest bardzo ładny. No jak na razie widać, że żadnych szkodników tutaj nie ma, bo nic nie zadziało, bo było pryskane tutaj. No Wam to pokazywałem właśnie te ostatnie przed chwilą. Co tu jeszcze jest fajnego? To jest też fajne Anthurium. Muszę je oczywiście przesadzić,
Bardzo podoba mi się właśnie forma taka strzałowata tego liścia. I tutaj mamy Papi X Luxurians. Ale potrzebuje większej doniczki. Tak więc kolejna roślina do przesadzenia. Tutaj mamy Anturium, to jest, słuchajcie, Hoffmanni Red Sinus. Ale jakoś tak kiepsko sobie tutaj radzi. Nie za bardzo. Nie wiem, nie chcę za bardzo rosnąć. Może jak go przestawię, słuchajcie, do mojej syfiarni, tam, no to może tam będzie rosnął. Rósł. Tutaj mamy Anturium King of Crystallinum. Też nie za bardzo. Co my tutaj mamy? Queen of Crystallinum. Też nie za bardzo. To są importy, słuchajcie, z Indonezji. Różnie bywa. No, pokazuję jak jest. Tutaj mamy Forgetti. To właśnie pterodatum, oczy, coś w tym stylu, widzicie? Tutaj mamy jakąś formę Crystallinum, jakąś taką dziwną. Czekajcie, co to się tutaj narobiło? Jakiś hybryd i też puszczę takie właśnie na długich tych patykach te swoje liście. Tutaj mamy Fort Sherman, również poturbowany właśnie podczas tej przeprowadzki tutaj tych właśnie regałów. Widzicie? Tak to wygląda. No i tutaj są moje największe okazy, które naprawdę zajmują bardzo dużo miejsca. I trzeba będzie się niedługo tutaj, słuchajcie, zabrać za podlewanie. A tutaj coś jedno robiło. Chyba może trzeba będzie też to anturium, słuchajcie, przesadzić. Ono jeszcze nie jest do końca wyrośnięte, ale rozdzieliło się oczywiście na dwa. To jest anturium magnificum. I one się na dwa, słuchajcie, rozłożyło i potrzebuje może większej doniczki. No bo wtedy, zobaczcie, ten nowszy liść, on już takiej wielkości już nie osiągnął, co te ostatnie, przedostatnie. Dobra. Tu też nic nie wychodzi, kwiatek wychodzi. To jest super anturium. Pandurilulaminum. Pandurilulaminum. I wychodzi, słuchajcie, następny liść, co mnie bardzo cieszy, bo te anturium mi się naprawdę bardzo podoba. Zobaczcie, piękny liść. Piękny liść. No. Klawinerium. Jak wam mówiłem, właśnie tutaj w tej... Rośnie sobie. Bez odpływu, bez niczego, jest spoko. Tutaj mi lubi po nogach depcze. Tutaj mamy Black Anaconda. Tutaj znowu jest też coś. Nie wiem, co to tam z tyłu stoi. Etykietki właśnie widzę, że nie widzę. Tutaj mamy też fajną hybrydę, słuchajcie. O, a tutaj jeszcze lampa wisi. Czekajcie, bo się tutaj ciężko przez te liściochy dobrać. Anturium papililaminum hybryd. Ale ma super ładne liście. Bardzo mi się podobają te liście. One są, słuchajcie, zamknięte. Tutaj będę musiał... Będę miał czas, to znowu się wziąć do roboty. Patrzcie. A to jeszcze był zamknięty, ten mały, ten już nie. Ale bardzo ładne anturium, zobaczcie, to jest najnowszy liść. Kwitnie od czasu do czasu. Wszystkie w sumie kwitną, nie? O, tutaj mamy świnki z celi. Pierwsza, druga, tutaj trzecia. Dobra, to żeśmy tutaj widzieli. Tutaj mamy Vileonorum, które muszę przesadzić. A koniecznie do nowej doniczki. Tutaj mamy kolejną Black Anaconda. Plus mamy Esmeraldence. Tu mi się wydaje, że będzie zapelony owocostan, czy kwiatostan właśnie anturium pali... O Jezu, zapomniałem jak się nazywa to anturium, wiecie co? Mniejsza z tym. Wydaje mi się, że zapełnione, zapelone. Tutaj wychodzi kolejny liść. Tak, tu jest też fajne anturium. To jest, mi się wydaje, że to jest BSFF Forgetti i to mi się wydaje, że jest, słuchajcie, od Magdy z Daibadyla. Dobrze, tutaj mamy Luxuriansa z czymś. Widzicie, mi się wydaje, że one mają bardzo mało miejsca w tych doniczkach. No bo się patrzcie, co się dzieje z liśćmi. One tak jakby liście karbowaciały. Nie wiem, co się dzieje.
Ten na przykład, nie? Ogromne liście, wielkie. Tutaj może być skutek właśnie przelania. Za długo stała woda w doniczce. I te najnowsze liście niestety już takie nie są bardzo okazałe jak te poprzednie. Dobra, tutaj mam taki miks. Pozbierałem anturia, które mam po prostu, które nie za bardzo tak szło. W tym sensie, że może nie, że za bardzo, nie za bardzo im szło, ale chodzi o to właśnie, że te anturia no nie były zbyt atrakcyjne, żeby miały stać, słuchajcie, samodzielnie. Dlatego tutaj to z tym wielkim liściem, to są dwa liście w sumie, to i tu jest też coś innego, tak jest, i to wsadziłem do jednej doniczki, do lechuzy. Tam widzę, że liść chce się wydostać i nie umie, muszę spryskać zaraz wodą, żeby się fajnie katafil otworzył i wypuścił dziecko na zewnątrz. Tam mamy Black Anacondę i Anturium, słuchajcie, Giganteum z nowym liściem. Ściana usrana od liści, od czegoś tam. Tutaj jest Luxurian z najnowszym liściem i z kwiatem, i tam z tyłu Luxurian wskoczył właśnie na okno. No. To jest bardzo fajne anturium. Tutaj nazwy nie ma, tam gdzieś leży nazwa, ale nie będę teraz kopał. Palidiflorum, o, to było Palidiflorum. Tutaj mamy takie już właśnie wyrośnięte Palidiflorum. Tu mamy anturium Giganteum Verde i on właśnie też jest Giganteum, ale ma troszeczkę ma inne liście. Takie ma właśnie z takim dużym sinusem. Tutaj mamy mojego Vici, czy jak mu tam. Tak. Tutaj jest też coś, ale on tak nie za bardzo. Tutaj mamy kolejny takie jakby figowe anturium. Tutaj jest Besse. Nie, to jest Regale Round, czyli okrągłe. I widzę, że tu jest młody liść. Patrzcie. Bardzo ładny. Tam mam takie różne dzieciaki poustadzane. Widzicie, kociarnia się już zaniebrała. Tu jest znowu Kompleks X. Papi Complex X Luxurians z najnowszym liściem. No mówię wam, ciężko jest te rośliny w sumie poustawiać. Tutaj jest też fajne anturium. O, zobaczcie. O, klasyfialnie. Bardzo ładny liść. On nie jest jakimś tam, wiecie, bo to jest coś z Luxuriansem, ale wam nie powiem teraz co. I to nie jest jakiś, słuchajcie, nie wiadomo jaki zawodnik, że on bardzo szybko rośnie albo coś. On sobie raz na jakieś 8 tygodni wypuści liście, a jest spoko. Tutaj jest jedno z moich ulubionych, czyli Papilillum Re Garden ASP Napo. I tu mamy właśnie kolejnego listka. Rośnie sobie. O, taka jest właśnie. Kiedy wyrośnie ten liść, kiedy już stwardnieje i jest, wiecie, dorosły. A co mamy tutaj? A tu jest Luxurians Regale, też jest bardzo ładny. No i tak to tutaj wygląda. W oknie tam jeszcze wisi coś jeszcze. Tutaj mamy Pendulinofolium. Ono jest tam fajnie, w sumie fajnie go słońce, wiecie, oświetla. Powinien rosnąć. O, widzicie. Tutaj mamy te nieszczęsne do podlania. Muszę przesadzić w sumie, bo doniczka jest za mała tak nie za bardzo, wiecie, w tej doniczce tutaj szybko przesycha. Ceroni, ale mi się to anturium nie podoba. Dziwne jest, naprawdę. Dobra, taki jest tutaj, zobaczcie, widok. A, i tutaj mamy coś z fajnym liściem, ale nie wiem, co to jest. No bo się etykietka zgubiła i po ptakach. Tak wygląda właśnie zielone okno z tej strony. Gdybyście tam coś widzieli na podłodze, żeby leżało, bo coś, no to leży, nie? Trzeba tutaj zrobić w sumie porządek, trzeba to jakoś poprzestawać, bo mi się też tutaj nie podoba ta dziura. Zobaczcie, ten nowy liść też tam będzie się gdzieś do tyłu pchał. Takie jest tutaj nawalone na kupę i to mi się absolutnie nie podoba. Nie ma takiego jakiegoś tutaj ładu i składu. Ja nie wiem, czy to może takie te anturie takie może, ja bym powiedział, bardziej luksusowe poustawiam tutaj, wiecie, ale nie mam pojęcia. W sumie chciałem podzielić
te najdroższe i te tańsze. No ale nie wiem, no. W sumie teraz się liście troszeczkę tak jakby poukładały do wszystkiego. No zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze przez szybę na koniec właśnie tą syfialnię. Bo nie chcę tam mi się teraz zaglądać, bo zaczęte małe robaczki to mnie, wiecie co, te przecinki to mnie trochę odechciało mi się. No ja Wam pokażę jakiś odcinek sobie specjalny, jak to wszystko tutaj wygląda. Jest tutaj kilka anturii, ale ściany, te szyby od tamtej strony to są naprawdę brudne. Tutaj widzicie, wiszą łosierogi. To są właśnie te, jak one się nazywają? Czekajcie. Super Boom. Czy coś tutaj się dzieje, proszę pana? Nic nowego nie wychodzi, ale rosną sobie. Zobaczcie, te liście właśnie rosną coraz większe. No i tutaj są w sumie takie przypadki, które potrzebowały wyższej wilgotności powietrza. Na przykład jak tutaj mamy Zechwagenery, czy to nie jest czasami BSAFF? Ono tylko rośnie tutaj, słuchajcie, w tej witrynie. Bo jak wyciągnę na zewnątrz, to ona nie chce w sumie już rosnąć. Nie wiem dlaczego. Tutaj mamy też coś fajnego, ale bez etykietki. Tam mamy Forgetti. Forgetti. Również ono nie chce rosnąć poza witryną. Nie wiem pojęcia. No i tutaj mamy ofrytka. Frytka trzeba podlać. Ach, widzicie, jakie malutkie liście tworzy. No trudno. I tu jest taki miszmasz. Brud, smród i ubóstwo. O, tutaj jakieś jest coś. Trzeba może przestawić. W ten sposób. Brudno tutaj. Tu trzeba wziąć sobie, wiecie, trochę czasu i za to się zabrać. O, od Eweliny to cudo. Tutaj mamy. A tu jest jeden tygrys posadzony młody. I tutaj mamy drugiego. To może tutaj bardziej do słońca. Do lampy, nie do słońca. Choinka jakaś, widzicie? No, tutaj mamy Dark Mamę. Co mi zostało? Tu jest kolejna Dark Mama, już też jest całkiem inna niż poprzednia. A tutaj mamy coś też, jakieś anturium chorowite. No dobra, kochani, nie ma co tutaj zbytnio pokazywać. Jak mówię, brud, smród i ubóstwo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrówka, niech Wam się zieleni. Trzymajcie się. Pa, pa. Czasu do czasu oprysk na dziadę zrobię, bo liście żrą młode, a robisz co jakiś czas wchodzi i nie przejmuję się, że mi to z roślinami nie wychodzi, bo wychodzi. Miki wody podlewania używam, bo rośliny lubią, a ja je potem tylko przy rośnięciu podziwiam. Na 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 na. Słucham muzyki, za oknem deszcz, wiatr i zimno. W piwnicy mieszam wszystko na bigos, by antki rosły duże. Popijam herbatę, przesadzam rośliny. Obojętnie czy lato, wiosna, jesień i zima. Wszystko pięknie rośnie do oświetlenia wina. Wystarczy tylko regularnie podlewać i pozostaje mi tylko nowe listki podziwiać. Od czasu do czasu oprysk na dziady zrobię, bo liście żrą młode, a biobis co jakiś czas wchodzi i nie przejmuję się, że mi to z roślinami nie wychodzi, bo wychodzi. Miękkiej wody do podlewania używam, bo rośliny lubią, a ja je potem tylko przy rośnięciu podziwiam. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na